Siemaneczko, cześć i czołem. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że jest okej z głosem, słuchajcie. Dajcie proszę znać, powinno być. Troszkę się bawiłem OBS-em, ponieważ zwiększyła się ilość ludzi wspierających. Muszę was tutaj pododawać do napisów, także trochę mi tutaj musiałem się pierdzielić na początku. Teraz trochę inaczej, powinno być okej. Cześć Marecki. Dzięki wielkie za tipa. Dzięki wielkie. Doceniam bardzo mocno. Siemano Elo. Co tam będzie dzisiaj grane? No słuchajcie, dzisiaj kilka pozycji sobie przelecimy. Tak się mocno zastanawiałem, co konkretnie. I zobaczymy, jak to z czasem będzie. Wiecie co? Jak się dłużej zatrzymamy przy jednej, to po prostu mniej pokażę, a jeżeli nie, to przelecimy sobie przez tą większość. Powiem wam szczerze, na początku mam przygotowane Orbito. Jest tam kilka ciekawych zmian, o których warto wspomnieć. Ja wiem, że wy jako społeczność generalnie w Orbito nie siedzicie. Czemu się dziwię? Ponieważ popierdółka zacna. Cześć, DJ Crypto Queen. W zasadzie nie przygotowałem Big Time'a, natomiast możemy, jeżeli masz jakieś pytania, możemy o tym wspomnieć, ponieważ jest to pozycja, która gdzieś tam również jest w horyzoncie naszych zainteresowań. Tym bardziej, słuchajcie, że staram się obserwować ich social media. Mocno też na tą pozycję liczę. Wiem, że kilka kwestii jest tam, o których warto wspomnieć, się pozmieniało i tak dalej, także na pewno o tym wspomnimy. Potem sobie przelecimy się standardowo słonecznikowo na karmie kury. Odbierzemy sobie zboże, jajka rzucimy. Pokażemy kilka kwestii, które chciałbym z wami poruszyć, jeżeli chodzi o moon mining, ponieważ mam pewien pomysł na rozegranie tej pozycji, a w zasadzie nie finansowo, ale bardziej gamingowo. Pokażę wam też klikacza, który gdzieś tam wyewoluował całkiem ciekawie. Farmer's Wars. Przeskoczymy trochę przez Splinterlands, ponieważ to jest karcianka, która dość sporo zmian w ostatnim czasie miała. No i oczywiście Berserker wam pokażę. Nie wiem, czy jest Monika, która ładnie nam tutaj w rankingu się wspina. Jeżeli będzie, to zaproszę ją na głosowy, by nam opowiedziała, jeżeli się odważy. Jeżeli nie, to popiszemy na czacie. No i ten big time w zasadzie zobaczymy, jak będzie z czasem to. No i oczywiście w międzyczasie to, co wam przyjdzie do głowy, rzucajcie pytania, pobajerzymy. Siemano Kamil, cześć, cześć Aleks. Na początku standardowo wielkie podziękowania dla tych wszystkich, których niki i imiona możecie zobaczyć u dołu ekranu. Słuchajcie, wielkie dzięki dla moich wspierających, dla tych, którzy mnie tipują za pomocą specjalnej strony, do której link znajdziecie w przypiętej wiadomości na czacie. Oczywiście również jest możliwość tipowania mnie za pomocą tutaj YouTube'a, jest znaczek dolara pod czatem. A jeżeli chcecie poczytać o samych wiadomościach, dzięki Meszolator, kolejna dyszka od ciebie. Zbieramy, jak widzicie, na komodorku, na komodorę. Do 500 zł brakuje jeszcze jakieś 70%, także małymi krokami, ale cały czas do przodu. Tutaj na kanale Wesprzyj macie możliwość posłuchania o moich poziomach i taki krótki filmik, w którym opowiadam co, jak, dlaczego się wam może przydać. Słuchajcie. Dobra. Szkoda, że nie ma możliwości wpuszczenia podkładu muzycznego. YouTube bardzo rygorystycznie do tego podchodzi, ponieważ powiem wam szczerze, ja tutaj się ostatnimi czasy bardzo mocno fazuję z soundtrackiem z EVE Online. A, no i Farsight, oczywiście Farsight, czyli kopia EVE Online, Space MMO, które moim zdaniem naprawdę, słuchajcie, zamiesza na rynku elektronicznej rozgrywki. Nawet ci z was, którzy... Znaczy, graczy z rynku tradycyjnego, z rynku kryptowalutowego możemy podzielić chyba na dwie części, słuchajcie, na tych typowych spekulantów, którzy wchodzą tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić, oraz dla tych, którzy prócz tego, że skupiają się głównie na gamingu, na fanie z gry i prócz tego, że pykają i grają, czasami można wyciągnąć parę dolarów. I powiem wam szczerze, Farsight jest taką pozycją, która może znaleźć tutaj miejsce dla dwóch grup tych graczy, także... To za chwilę sobie o tym jeszcze porozmawiamy.
Dla tych, którzy są ze mną pierwszy raz, albo będą oglądać to pierwszy raz, słuchajcie, jest to taki streaming polegający generalnie, że przechodzimy przez różnego rodzaju pozycje grywalne, o których wcześniej opowiadam, między innymi na spotkaniach cośrodowych, spotkaniach z kryptograczem w środę o godzinie 20, również na moim kanale. Tam takie bardziej sformalizowane spotkanie, że tak powiem, podzielone na pewne części, w których przelatujemy sobie przez pozycje, które gdzieś tam wyłapuję z czeluści internetu, jak również przedstawiam te pozycje, które wy mi podeślecie, a ja uznam, że są godne uwagi. Tutaj prym wiedzie w tej chwili Edeko. Jeżeli Edeko jesteś, to się odezwij. Podesłał mi kilka pozycji, które gdzieś tam w międzyczasie sprawdzam i wam je przedstawię. Cześć, gameplayer. Miło, że znalazłeś czas i jesteś. No i najważniejsza rzecz, dobrze, że spojrzałem na Alexa, na jego awatar. Oczywiście otworzymy sobie skrzynki u piratów, słuchajcie. Pirates of Arland, niesamowicie intrygujący i dobrze zapowiadający się projekt. Dlaczego wam o tym wspominam? Ponieważ piraci, słuchajcie, wypuścili możliwość zakupienia skrzynek, które zawierają specjalne NFT-ki. Te skrzynki, tu sobie wrzucimy to odpowiednią zakładeczkę. Do nich za chwilę przejdziemy. Te skrzynki oczywiście, słuchajcie, zawierają specjalne NFT-ki, które nam się niezmiernie przydadzą do życia na naszych wyspach, słuchajcie. Ale to za chwilę o tym opowiem. Dobra, tyle tytułem wstępu. Jeżeli macie kawkę, to śmiało. Ja też przy kawce, także będę tutaj łykał co chwilę. Co prawda dzisiaj wyjątkowo mocna, z rana piję zawsze z pięciu ziarenek, gdzieś tam zarzucam kawkę do ekspresu, jakiś rok temu już sobie tutaj sprawili, powiem wam szczerze, kawka z rana jak śmietana, jak to mówią, chyba że piątkowa impreza, słuchajcie, weszła, to no to można się piwkiem też raczyć, także dajcie znać, jak wczoraj piąteczek minął, czy gdzieś tam się udało wam wychillautować, wyjść ze znajomymi albo samemu. Słuchajcie, wczoraj byliśmy na spotkaniu kryptospołeczności w Szczecinie, w jednym z lokali. Fajnie, 8 osób było, także udało się fajnie poznać. Posiedzieliśmy do 20 z hakiem. Powiem wam szczerze, że gdybyśmy zostali duży, to mogłoby się różnie skończyć. Dzisiaj już nie byłbym taki żywczyk, jak jestem. Także powiem wam, że warto w piątki wychodzić, odstawiać kompa, internet i tak dalej. W ogóle weekend powinien być bez internetu, także oczywiście gwoździem programu przy sobotniej kawce spotkanie ze mną, natomiast później oczywiście internet odrzucamy. Trzeba poświęcić z rodziną i odpocząć po prostu. O, Marcin w robocie, do nocy w pracy, także współczuję. Game player troszkę pospał po całym tygodniu pracy. Powiem wam szczerze, że ja swego czasu też lubiłem do 9-10 wyżej posiedzieć. Teraz jakoś tak chyba na starsze lata nie mogę. Nie mogę i jakoś mi tak nie wychodzi dłuższe spanie. Dobra. W międzyczasie pitu pitu, a ja już przechodzę do Orbitą. Siema Rafał, cześć. Fajnie, że wpadłeś. Słuchajcie, jak jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do subskrypcji, ustawienia dzwoneczka. A ja w międzyczasie tutaj sobie przelecimy przez projekt, który w mojej ocenie, poza efektami wizualnymi i jakością samą w sobie, naprawdę może też w przyszłej hoście fajnie się odbić. Jeszcze godzina w pracy. Marecki, jeszcze godzina w pracy. No to współczuję tym bardziej. Nekroskop, siemano, cześć. Dobra. Czyli widzę część ludzi w pracy, część na spokojnie przy kawie, chyba że kaca leczycie. Dobra. Słuchajcie, jeżeli macie pytania do tych pozycji, śmiało walcie na czacie. Część z nich niektórym się mogą wydawać infantylne i banalne, natomiast są to projekty, które gdzieś, wydaje mi się, mocno są umocowane, jeżeli chodzi o dokumentację oraz same podstawy, tak? Staram się tutaj wybierać takie projekty, które gdzieś tam mojej ocenie. Oczywiście ja się mogę mylić, ale gdzieś tam wydaje mi się, że w kwestia miesięcy, a coś mocniejszego pokażą. Większa część z tych projektów, przez które będę przebrnę dzisiaj, są projektami, które
Mimo, słuchajcie, że Bessa to i tak kilka dolarów potrafią wygenerować w ciągu jakiegoś tam czasu. Bartek zasnął przy czekaniu na kury ze Słonecznikowa. Słuchajcie, dzisiaj przez Słonecznikowo też przebrniemy. Pokażę wam właśnie po tym Orbito. Okraszę krótkim komentarzem, ponieważ no, tam jest kilka rzeczy, o których warto wspomnieć. Ale to za chwilę. Browar z rana jak śmietana. Cześć Pietia. Też tak swego czasu, jak gdzieś tam w życiu kawalerskim człowiek śmigał i mocniej imprezował, no to browarek z rana. Jak człowiek wraca, nie wiem, o 3, 4 z imprezy, pośpi do 11, 12, obudzi się, no to trzeba pierdyknąć klina. Najlepiej wchodził browarek, no ale to wtedy w sobotę impreza taka, powiem wam szczerze, ala poprawiny, to nie wiem jak wy, ale chyba w większości facetów, bo kobiet o takie akcje nie posądzam, chociaż jeżeli są, to i chylę czoła. Polegało to na tym, że po takim piątkowym mityngu w sobotę jeszcze mocniej można było wychlapać, także normalna to rzecz, że piwko lepiej wchodziło, słuchajcie. Współczuję tym, którzy są w niedzielę, którzy siedzą w sobotę w robocie. Generalnie weekend powinien być takim miejscem, okresem odpoczynku, zdecydowanie. Oderwania się nie tylko, słuchajcie, od roboty, ale też od takich rzeczy, które gdzieś nas tam zatrzymywały. Naprawdę. Tym bardziej, że okres urlopowy. Nie wiem, jak tam z pogodą u was. Powiem, w zachodniopomorskim dzisiaj troszkę pochmurnie, nawet deszcz pokropił. Dajcie znać też na czacie, jak to u was wygląda z pogodą, bo powiem wam szczerze, ostatnie dni to tropikalne upały. Tropikalne, dosłownie po 30 parę stopni. Także można było się ocielić. No i w takich klimatach, w takich temperaturach, w takim okresie, nie wiem jak u was, ale u mnie ilość bursztynowego płynu, znaczy ilość spożywania tego bursztynowego płynu zdecydowanie wzrasta. Chociaż na co dzień, jak się piwkiem raczej nie delektuję, wolę gdzieś tam jakiegoś drina sobie strzelić albo z czystej wódeczki, znaczy drina, w cudzysłowie drina, bo ja tam wolę czystą, albo właśnie z cytryną i z wodą, albo bursztynowy płyn w postaci łyskacza też z kostką lodu na czysto, bez żadnych tam coli, to przedkładam bardziej niż browarka, wiecie. W UK słońce dziś wyszło. No to widzicie, świat stanął na głowie, bo w Anglii, która jest miejscem, gdzie generalnie charakteryzuje się dużą częstotliwością opadów, to u Mareckiego teraz słońce, a tutaj w Szczecinie, w zachodniopomorskim, słuchajcie, deszczowo. O, Gameplayer z Szkocji też deszczowo. Widzę, rozrzuceni jesteśmy tutaj po całej Europie. Fajnie, tym bardziej doceniam, że znaleźliście czas. Dajcie jeszcze łapę, jak tego nie zrobiliście, bo widzę, że 9 osób tylko dało lajka. A, cytrynóweczka, meszulator, ja też. Daj znać, czy to jest na wódeczce, czy na spirytusie. Uwielbiam też sobie tutaj gdzieś przygotować taki specyfik. Oczywiście on kilka tygodni dochodzi do siebie, ale potem to tak fajnie wchodzi, że głowa mała. Siemano Elo, cześć. Witam mojego kolejnego wspierającego. Też w UK siedzisz. Może wy się z Mareckim powinniście gdzieś tam na jakieś piwko spiknąć. Może się okazać, słuchajcie, że siedzicie dwie kamienice dalej od siebie. Meszolator na spirytusie, no. Na spirytusie ja też. Jalondek Zdrój. Nie ma takiego miasta, dokładnie. Lądek Zdrój, pa. Lądek Zdrój. A propos Lądka Zdrój, jest taka miejscowość, słuchajcie, w Szczecinie, tam swego czasu zdarzyło mi się wypocząć. Całkiem klimatyczna mieścina, słuchajcie. Jeszcze dwa, trzy zdania o samym Orbito, ponieważ jest to coś, gdzie próg wejścia spadł ostatnio mocno. Myślę, że za 20-30 dolarów można rozpocząć przygodę. A powiem wam szczerze, wprowadzili dość ciekawą opcję handlu już naszymi heroesami. Jak oglądacie mój kanał, wiecie, że Orbito do całkiem niedawna
Możliwość wejścia miało tylko jedną, poprzez zakup specjalnych jaj, z których wykluwały się właśnie nasi bohaterowie, nasze stworki. W tej chwili, słuchajcie, został wprowadzony dwa elementy, który moim zdaniem popycha trochę całą grę do przodu. Przede wszystkim możliwość handlowania już wyskilowanymi heroesami. Także jeżeli macie ciut więcej pęgi i chcecie zainwestować więcej, no to nie musicie kupować jaj, które tak naprawdę powodują, że rozpoczynamy naszą przygodę z zerowym doświadczeniem i musimy skillować naszych heroesów. Teraz mamy już taką możliwość, że na markecie kupimy wyskillowanych na jakimś tam poziomie. Oczywiście im wyższy poziom, tym większa kasa trzeba poświęcić. Za chwilę sobie przejdziemy na market, zobaczymy, jak to cenowo wygląda. Natomiast jest to jakaś taka opcja, która może części z Was się spodobać. Ja generalnie zawsze wyznawałem zasadę, że lepiej dać mniej i poświęcić czas na to, żeby wyskillować. Natomiast jest to już szansa na wyciąganie pieniędzy, realizowanie zysków. Ktoś, kto tam gdzieś wyskillował swoich heroesów, to już ma możliwość ich sprzedaży i zarobienia na nim. Jeżeli nie chcesz inwestować takich środków, to można oczywiście kupić jaja, które teraz chyba są po 5 czy $10, już nie pamiętam też, bo przyznam szczerze, dawno już nie inwestowałem. Kupiłem trzy zestawy, trzy teamy, ponieważ team to jest trzech heroesów i tak sobie pykam tymi trzema teamami, czyli mam dziewięciu, nie? Jest tutaj kilka fajnych mechanik, które mogłyby zainteresować ludzi, którzy na przykład nie mają czasu, ponieważ mając odpowiednią ilość tokenu Ori, możemy sobie je zastakować. To jest chyba od 10 tysięcy, nie pamiętam teraz, jaka to jest ilość, myślę, że około $100. To przede wszystkim znika nam ta animacja całej walki. Nie musimy się tutaj tracić czas na oglądanie tych walk, które odbywają się z automatu, ponieważ my tutaj nie sterujemy ciosami naszych bohaterów. Co prawda możemy sobie przyspieszyć, jak widzicie, ja gram na maksymalnej prędkości i tak jest to krócej. Niemniej jednak, po zastakowaniu odpowiedniej ilości tokenu, tak naprawdę klikamy przycisk walkę i mamy od razu wynik. Powiem Wam szczerze, bardzo przyspiesza to grę, ponieważ jak ja mam trzy zespoły, każda walka niech potrwa, nie wiem, 20-30 sekund, no to muszę tych walk zrobić 3 razy 5, 15, bo każdy zespół ma po 5 sztuk energii. Przypominam, energia się odnawia w czasie. Dzięki temu możemy wykonać 5 walk na dany zespół, czyli 15 walk i tak dalej, także mi to troszkę schodzi. Natomiast jak uciułam w końcu, słuchajcie, te tokeny, to też wrzucę sobie to na staking i dzięki temu będę oglądał tylko wyniki samych walk. I to zdecydowanie przyspieszy, także jest to dość fajna opcja. O, czyli Marecki Salisbury. No to Elo, pisz, gdzie ty jesteś. Nie wiem, gameplayer, czy ty również jesteś w Anglii? Muszę przewinąć. Gameplayer. Czy gameplayer dysponuje. O, dostałem bęcki. Czy gameplayer dysponuje jakimś innym nickiem z różnych innych social mediów, czy niekoniecznie? Czemu ja tu przegrałem? Nie powinienem. Czasami się tak dziwnie zdarza właśnie, nie wiem czemu, słuchajcie. Spory jest tutaj element losowy. Dobra, wejdziemy sobie na czwarty poziom. Jak widzicie, chapterów jest po 6 chapterów na każdym poziomie. Każdy chapter ma kilka przygód, które trzeba pokonać. Oczywiście im dalej w las, tym jest trudniej i bardziej skomplikowanie. Natomiast jest tam sporo gameplayer. Siemano, Cyrek. Cześć. No tak właśnie czułem. Gameplayer, czyli Cyrek, będę mówił gameplayer, jest graczem też długoletnim Ewki, którym gdzieś tam się swego czasu spotkaliśmy. Fajnie, że wpadłeś. Dzisiaj będę opowiadał też o Farsight'cie, czyli kopii Ewki, to tutaj powinieneś się czuć jak u siebie w domu. Powiem Wam czasami takie znajomości z różnego rodzaju. O, siemano, Morfi. Morfi, nasz największy śpioch naszej społeczności. 10:30 dla niego to jest, słuchajcie, środek nocy. Tym bardziej, byku, doceniam, że wpadłeś. Odpalaj kawkę.
Ale wracając do tego tematu, który zapoczątkowałem, chodzi mi o te znajomości z różnego rodzaju gier, ekosystemów. Powiem wam szczerze, że naprawdę ludzie się potrafią fajnie organizować, fajnie spotykać. Gdzieś tam korporacje, gildie, które siedzą parę lat, wiecie, w ekosystemie danej, nie wiem, Tibia na przykład, który dzisiaj też wspomnimy. Za chwilę do mnie dołączy na głosowy Sonic, który nam opowie trochę o Tibii. To powiem wam szczerze, że ludzie naprawdę potrafią się. No jak z kimś siedzisz na głosowym, czasami nawet na kamerce przez na przykład kilka lat, znacie się, może nie jak łyse konie, ale już charakter człowieka w takich grach wychodzi, jakby nie było. Poznajesz z kim się, z kim mógłbyś nawiązać wspólny język gdzieś tam jakąś nutką takiej znajomości mocniejszej kogoś darzysz, i powiem wam szczerze, te znajomości w tych grach potrafią się ciągnąć przez lata. W końcu dochodzi do spotkania w realu. Jakieś tam przyjaźnie, może to za duże słowo, ale kumpelstwo mocne się nawiązuje. I powiem wam szczerze, to jest taki dodatkowy plus, który gdzieś tam możemy z tych pozycji gamingowych pozyskiwać. I wcale bym tego nie przekreślał i z tego nie drwił i się nie śmiał, bo naprawdę potrafi to być początkiem jakichś fajnych znajomości. Siemano Adi. Także nie bagatelizowałbym. Takie pitu-pitu na Discordzie, na TeamSpeaku, słuchajcie, naprawdę może się przerodzić potem fajne kumpelstwo. Tym bardziej, że kilka pozycji tutaj nam w tym rynku gamingu blockchainowego się zapowiada dość zacnie, także na pewno. Na pewno będziemy mieli okazję pobajerzyć i sprawdzić, czy to faktycznie tak się może przerodzić, jak wspomniałem. Dobra, słuchajcie. Ostatnia bitwa i kończymy z Orbito i przejdziemy sobie do pozycji, która część z was powinna zainteresować. Już się kontaktuję z Sonikiem, chyba że już siedzisz na głosowym. Na którym, bo jestem na 15 tysiącach Discordach. A dobra, Sonic już siedzi na tym. Na live'ie, dobra. Wbiłem, zaraz. Zaraz. Na razie się wyciszę, skończymy i. Także jak możesz, Sonic, to już odpalaj, co tam masz do odpalenia. A ja już kończę. I słuchajcie, zajmiemy się. Jeszcze wam tylko pokażę szybko marketplace'ik. Wrzucę szybko sobie. Tu jest też dodatkowa użyteczność w tej grze, o której warto wspomnieć. Jeżeli nie gramy, rzucamy naszych stworków, ponieważ oczywiście musi im się energia naładować. Rzucamy ich na staking i przez ten czas ładowania energii zbieramy sobie token, który oczywiście potem wykorzystujemy do boostingu. Słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o Orbito. Jeżeli ktoś z was gdzieś tam się tą pozycją zaintrygował, to walcie śmiało na pre, wbijajcie na głosowy, szczegóły opowiem, przekażę i tak dalej. Dobra. Orbito sobie dziękujemy. Sonic już nadaje. Czy ja włączę tylko OBS-a? Streamik. Wrzucę to na pełny ekran. Otworzymy to w dodatkowym oknie. Powinniście już widzieć to, co Sonic nam tutaj pokazuje. Odmutuj się, jak możesz, Sonic. Poczekaj. Powiedz jeszcze raz coś. Dobra. Dobra, Cześć, dajcie znać, czy słychać Sonika. Cześć, dajcie znać, czy Tema, słychać tema. Sonika. Cześć, dajcie. Jeżeli jest OK z głosem, dajcie tylko info, proszę, bo jak ja wrzucam u siebie głośność, to jest pogłos i nie widzę, czy. Jeszcze tu odpalę. Kurwa, zawsze mi się myli. Dobra, teraz chyba powinno być OK. Dobrze, witam Sonik cię serdecznie. Dzięki, że wpadłeś.
No, siemka, siemka. Słuchajcie, Sonic jest graczem z rynku tradycyjnego, który również prowadzi swój kanał. Jakoś tam się swego czasu znaleźliśmy. Już nie pierwszy raz Sonic jest u mnie na kanale. Czekam teraz na zaproszenie mnie na jego kanał, także obserwujcie i gdzieś tam na pewno doczekamy się wspólnego live'a. Generalnie Sonic jest ekspertem od TB, która swego czasu, znaczy swego czasu, od wersji TB na blockchainie, która jest na etapie wersji alfa oraz niedługo beta. Sonic sporo grał w tą wersję alfa, fajny tam content zebrał i cały czas mocno śledzi ten projekt. O samym projekcie możecie również popatrzeć na jego i posłuchać na jego kanale, jak również na moim. Swego czasu zrobiłem taki wstępniak dotyczący tego projektu. Ogólnie Tibia na blockchainie na tym wygląda. Nie będziemy przerabiać teraz tego całego materiału, natomiast nowości, które są w samym ekosystemie, także Sonic, oddaję tobie głos, mów co tam nowego w Ravendownie. Dobra, więc tak, ostatnio odbył się stream Ravendowna na ich Twitchu, gdzie pokazali kilka tak naprawdę nowości, tylko bo Nie nie posądzasz kazali wszystkich. wszystkiego zdradzać od razu, które się pojawią w kolejnych testach, czyli w zamkniętej becie. Więc zaczynając od przypomnienia, tak wyglądał stary interfejs gierki, gdzie po prostu odpalało się jednym przyciskiem i się przechodziło do zakładki, która nas interesowała. Oczywiście to był full screen. Także jak gdzieś jechaliśmy na jakąś expa, czy robić jakiegoś questa, no to raczej ciężko było to odpalić, bo nic nie widzieliśmy wtedy podczas otwierania tego ekwipunku, czegokolwiek. Także dostaliśmy informację, że całe to UI zostanie przerobione w closed becie i będzie to wyglądać tak. Tutaj mamy czat. Tak będzie wyglądać czat. Stary czat to było po prostu takie okienko i tyle. Tutaj mamy różne. Na górze mamy okienka z privami, po lewej mamy jakieś tam czaty i tak dalej. Kolejna rzecz to mamy kupowanie od NPC-a, też nowy wygląd tego. Dalej mamy party, czyli tak, tutaj oczywiście oprócz tego, że możemy kontrolować nasze party, to mamy jeszcze coś takiego jak coś w stylu Party Findera. Czyli możemy sobie zrobić nowe party, nazwać tam, tutaj na przykład jest nazwany Hunting Trolls. Jak ktoś będzie chciał iść na hunta na trolle, to po prostu będzie mógł sobie do nas dołączyć. To będzie, te party będą widoczne dla każdego gracza, po prostu, nie? Na takiej zasadzie. I tutaj możemy sobie zjoinować jakieś party, tu możemy sobie zrobić nowe party. Tutaj mamy requesty, jak ktoś chce dołączyć, to albo go sobie akceptujemy albo nie. Dodatkowo nowe UI postaci, czyli tu mamy nasz ekwipunek, nasz level, archetypy, które mamy wybrane, bo no, tutaj mamy jeszcze nasze statystyki, czyli AP, DP, czyli Defense Power i to nie wiem w sumie, co to jest, to trzecie. To się dowiemy, Rozmowa z jak zaczniemy grać. tak, rozmowa z NPC-ami. Teraz tak będzie wyglądać, też będzie takie okienko po prawej i reszta statystyk naszej postaci. Czyli tutaj mamy wszystkie nasze statystyki, Magic Attack i tak dalej. I to oczywiście, jak tutaj widzimy, jest charakter i w kwadratowym Skróty nawiasie klawiszowe. C. Tak, to będą skróty klawiszowe, to będzie się po prostu otwierać, ja tutaj tak po prostu wyciąłem w takich dużych oknach, ale to będzie się otwierać jako takie, tak jak w normalnych gierkach, jako takie małe okienka wyskakujące, nie? Zamiast tego, co było wcześniej, czyli zamiast tego całego full screena. Dobra, jakbyś mógł. Dodatkowo, No mów, 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 kontynuuj. jeszcze w closed becie dostaliśmy informację, że system surowców zostanie przerobiony, bo aktualnie surowce można było pozyskiwać tylko i wyłącznie z landów. Prawdopodobnie nie dostaliśmy większych szczegółów, ale wydaje mi się, że będzie to zrobione na takiej zasadzie, że po prostu surowce będą leciały z niektórych potworów. Dodatkowo, oprócz tego, że będą z landów, to jeszcze dodatkowo będą prawdopodobnie leciały jeszcze z potworów.
Aha, więc co, ja szybko rzucę tutaj stronkę RavenQuesta, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to mniej więcej co wygląda, ponieważ jest tutaj pokazany gameplay i kilka screenów. Ci z was, którzy nie kojarzą tematu, będą mogli teraz zobaczyć. Jakbyś jeszcze mógł powiedzieć kilka zdań, bo ty sporo grałeś w wersję alfa. Czy uważasz, że te zmiany są na lepsze, czy raczej niepotrzebna bździna, która tylko tak naprawdę graficznie lekko boostuje to, co wcześniej się i tak sprawdzało? Jak to oceniasz? Dobra, jak dla mnie to zmiany UI są na ogromny plus, no bo tak jak mówię, przeważnie jak gramy w jakąś grę, lecimy sobie z punktu A do punktu B, mamy tam jakiś czas, przez który tam sobie idziemy, to przeważnie nie wiem, coś tam sobie patrzymy w statystykach, w skillach, patrzymy, czy możemy coś pozmieniać. To jest czas, który możemy spożytkować na uporządkowanie EQ i tak dalej. Jak mieliśmy stare UI, no to podczas tej drogi z punktu A do punktu B nie mogliśmy totalnie nic zrobić, bo zasłaniało nam to cały ekran. Także nowe UI jest jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o system surowców, przerobienie systemu surowców też moim zdaniem będzie na plus, jeżeli te surowce nie będą tylko i wyłącznie z landów, jeżeli będą też dropić z potworów. Także jak dla mnie są zmiany na plus. Dobra, powiedz mi, wersja Alpha 5, bo sama Alpha, do której mieli dostęp nieliczni, została w zasadzie zakończona na piątej części. Jakbyś nas tutaj, naszą społeczność, jeszcze mógł poinformować, jak to się przedstawia, jeżeli chodzi o najważniejsze, najbliższe wydarzenia. Kiedy będziemy mogli zagrać wersję beta, ponieważ ona chyba jest najwcześniej, kiedy sama gra wyjdzie i tak dalej. Jeżeli chodzi o wersję beta, to nie mamy jeszcze oficjalnej informacji, ale tak mówi się, że to będzie dookoła, myślę, że miesiąca czasu. Tym bardziej, że twórcy jeszcze planują wydać grę w tym roku, także jeszcze ma być closed beta, open beta i dopiero później premiera. Także jeszcze mamy dwie bety przed nami, jeżeli A chodzi mamy o już closed lipiec. beta. Tak. Jeżeli chodzi o closed betę, to dostęp do tej bety będzie kosztował około 50 zł, jak ktoś będzie chciał zagrać. Ewentualnie raczej na pewno będzie można też zdobyć kluczyk w jakichś tam ich giveawayach. Wystarczy po prostu obserwować ich Discorda. Dobra, ja na pewno wam relację będę zdawał. Wersja beta 50 zł za klucz, ale cały czas mówimy tutaj o tej wersji nieblockchainowej. Tak. Tak. A o Koniec samym. końców i jedna i druga gra po premierze będzie free to play. Tak, a powiedz mi, czy wypuszczenie Raven Down będzie jednocześnie znaczyło wypuszczenie Raven Questa, czyli tą wersję blockchainową? Z tego co mi wiadomo, to wersja blockchainowa ma wyjść jakiś czas po wersji normalnej. Aha. Wiesz co, Czyli tak. to nie będzie tak, że w jeden dzień startują dwie gry. Wiesz co, bo tak ostatnio żeśmy się z Morfim zgadali na Discordzie i się tak zastanawiamy, czy jest sens siadać do Ravendowna, tracić czas, skillować, jak naprawdę jesteśmy bardziej nastawieni na tą wersję blockchainową z różnych względów. I teraz, czy jest sens, nie wiem, 3 miesiące tracić na Ravendown, skillować się i tak dalej, a potem to wszystko zostawiasz, bo przechodzisz na Ravenquesta blockchainowego? No, to jest kwestia tego, czy moim zdaniem to jest kwestia tego, czy po prostu czy masz na to czas. Ja na pewno będę grał, bo w gierkę gra mi się fajnie, a i tak nie będę miał co przez ten czas robić, nie będę miał prawdopodobnie w co grać, bo nie zapowiada się na to, żeby jakaś super gierka też wyszła w nadchodzącym czasie. Także ja na pewno będę grał, no to tak jakby kwestia każdego z osobna, czy ma na to czas, nie? No dobra, i na koniec gildię będziesz zakładał oczywiście w jednej i w drugiej pozycji. Znaczy w drugiej to my pewnie założymy, chociaż niekoniecznie, bo w Ravendown nie będziesz gildię zakładał. Tak, pewnie tak, no. Szkoda, że jak się skończy Ravendown, bo tak naprawdę nic nie będziemy mogli zrobić z tymi naszymi bohaterami, których tam wyskilowaliśmy, prawda? Nie. No To właśnie. będzie na Raven Questie będzie totalnie gra od początku. Tak jak Myszolator na czacie zaznaczył, chyba warto jednak będzie trochę czasu poświęcić samemu Ravendownowi, żeby poznać mechanikę, jakieś tam ścieżkę fabularną, questy i tak dalej, prawda? Tak, to na pewno. To jest inwestowanie czasu, tak naprawdę wiedzę o grze, nie? No dobra. Dobra, dzięki za feedback, będziemy się przyglądać. A jeszcze jedno, A, masz coś ja jeszcze? tutaj wnioskuję o stworzenie
kanału albo kategorii na Oasis Guild dotyczące Raven Downa czy Raven Questa. Oficjalnie wnioskuję. Wiecie co, a robimy ankietę w sumie na czacie, a ja ją potem przedstawię kierownictwu samej Oasis Guild, bo z tego co wiem, to większość z nich jest na urlopach. A zrobimy ankietę, czy chcesz oddzielny kanał dla Raven Down i Raven Quest na Discordzie Oasis Guild. Chciałbym, żeby tak nie dodamy, nie mam zdania, ponieważ część z was może się w ogóle kwestią tą nie interesować i nie siedzieć na tamtej na tamtym Discordzie. Okej, okay. Słuchajcie, zobaczymy. Społeczność co odpowie, także zostawcie głos, a myślę za pół godzinki, godzinkę będziemy znali. No chociaż jest 16-20 osób, także myślę, że zaraz będziemy znali wyniki. Dobra, jeszcze Sonic, coś masz z tych nowości tutaj? Nie, póki co to tyle. Dobra, super. Dzięki wielkie za to, że tutaj zrelacjonowałeś nam te najnowsze informacje. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was będzie miał pytania do Sonika, to łapcie go na Discordzie Oasis Guild. Link za chwilę wkleję na czat. A jeżeli oczywiście w ogóle nie znacie tematu, no to zachęcam w pierwszej kolejności do obejrzenia materiału na moim kanale, tam sam początek, na czym sama rozrywka będzie polegała, white paper i tak dalej. Natomiast kilka streamów u Sonika na kanale też znajdziecie, gdzie pokazuję, jak sama rozrywka wygląda. Dobra. No, także również dzięki. I do następnego. Jak chcesz, to zostań. Będziemy przelatywać przez kolejne projekty. Może trafimy na projekt, którego jeszcze nie znasz. Zobaczymy, ok? No spoko. Dobra, słuchajcie. Tyle jeżeli chodzi o Raven Quest. Przechodzimy sobie do następnej części dzisiejszego spotkanka. A mianowicie do słuchajcie Sunflower Land, czyli Słonecznikowo, które swego czasu bardzo mocno tutaj podniosło temperaturę wśród naszej społeczności, pozytywnie podniosło tą temperaturę. Każdy z nas, przynajmniej mówi o sobie, napalił się na to, że będzie to projekt, który w beście bardzo mocno się rozkręci i co prawda się rozkręca, ale nie mocno, a powoli. Temat ci z was, którzy wiedzą, to nie będę dublował. Ci, którzy nie znają, to sugeruję rzucenie okiem na mojego YouTube'a. Tam sporo jest materiałów o tym projekcie. Natomiast powiem wam o kilku rzeczach, które... Znaczy o kilku. O jednej rzeczy, która ostatnio została wprowadzona, a część z was może o nich nie wiedzieć. Jak widzicie, ja już sobie zbieram zboże. Nieważne, jakby to brzmiało. I zobaczcie... Dobra, muszę kupić. Udało mi się, słuchajcie, jak zbierałem sobie jaja z kurczaków. Kuźwa, jak to brzmi. Jakby mnie żona usłyszała, to niezła pompa by z tego była. Zbieram jaja z kurczaków. Oczywiście musimy sobie tutaj wybrać z inwentory pszenicę. Słuchajcie, wydropiło mi takiego kurczaka, zobaczcie. Także każdy z was, kto zbiera kurczaki, ma możliwość trafienia takiego NFT-ka. Akurat ten daje mi 10%, powoduje, że moje kurczaki zjadają 10% mniej pszenicy. Także to jest fajne o tyle, że nie muszę tracić jednej sztuki, tylko 0,9. Mogłoby się wydawać, że to jest bździna, ale powiem wam szczerze, w dłuższej perspektywie, jak praktycznie co drugi dzień trzeba je karmić, te małe France, to zobaczcie. Aha, muszę zaznaczyć, to zobaczcie. Tu w lewym górnym rogu za chwilę zobaczycie, ile mi zje. 0,9 zamiast jednego. Także to powoduje, że gdzieś tam można trochę tej zboża zaoszczędzić. Druga sprawa, słuchajcie, mam dzięki temu, że wybrałem sobie, jeżeli chodzi o nasze skille, ja poszedłem nie w farming, a znaczy właśnie ja poszedłem w farming, a nie w
w gathering, czyli ja poszedłem w tą stronę, aby zbierać bonusy do zwierząt, to mam już barn manager i to powoduje, że mam yielda, czyli to co zbieram ze zwierząt mam 10% większy, dlatego też w lewym górnym rogu znowu się wyświetli, słuchajcie, nie jedno jajko, a 1,1, także 10% jaja. Z jak już chcę sprzedawać swoje jaja, także słuchajcie, jeżeli potrzebujecie, wbijajcie, zaraz wam pokażę co jak, z jaku, wpisz tutaj adres swojej farmy, zaraz wejdziemy, zobaczymy co tam masz, ponieważ jak oglądaliście, patrzcie, znowu dostałem kurczaka, no ja pierdzielę, na wizji się udało trafić, słuchajcie, ale jaja, żaden skam ani ściema to nie jest, można trafić, zobaczcie, teraz kurczaki będą mi produkowały jajka 10% szybciej, ale mega fajnie, że się udało. Tak, zobaczcie, jeden dzień i 19 godzin, a zawsze była jeden dzień i 24 godziny. Także z jak chyba przyniosłeś szczęście, bo wszedłeś i się udało. Wpisz od razu numer farmy. Ci, co oglądali mojego live'a w środę, wiedzą, że jest już wprowadzona opcja handlowania. Co prawda nie jest to pełnoprawny market, natomiast na pewno pozwala nam już zacząć realizować zyski. Bo handlujemy, słuchajcie, do tokena, tokena SFL, wszystkim czym dysponujemy. Dobra, małe France nakarmione, lecimy sobie do... jeszcze zanim pójdziemy sobie do marketu, jedno sprostowanie tutaj dzięki Morfi, że przypomniałeś, ponieważ to może nie do końca przebrzmiało w moich materiałach. Otóż, przypominam, każdy z was wie, że trwa event na ciasta. Jak widzicie, już cztery ciasta mogliśmy wymintować sobie, wybić. Oczywiście każde ciasto jest, należy, na każde ciasto potrzebne są pewne utensylia. Pokażę wam jakie, ponieważ mamy dostęp do specjalnego Excela, który gdzieś tam umożliwia nam podejrzenie tych wszystkich rzeczy, które są nam niezbędne do wybijania ciast. I zobaczcie. I tak na przykład ostatnim ciastem było pumpkin cake. I zobaczcie. Ja sobie pumpkin cake'a mogę po jego wybiciu, a na nie potrzeba... Gdzie on jest? Pumpkin cake, jest. Słuchajcie, 130 dyń, 10 pszenicy i 15 jaj, jak widzicie. Czyli jeżeli ja bym teraz sobie, już sobie tego pumpkin cake'a wybiłem, mogę sobie go sprzedać za 8 tokenów SFL i po sprzedaniu tego ciasta, zsynchronizowaniu na łańcuchu, blockchain na poligonie, mamy możliwość ponownego wybicia i upieczenia tego ciasta. Także w taki oto sposób teoretycznie można trochę tego tokena SFL z tego wyciągnąć. Niemniej jednak chyba się to nie opłaca, bo z tego co Morfi z chłopakami liczył na Discordzie, to tak naprawdę te wszystkie utensylia, czyli surowce, które wykorzystujemy do tego ciasta, jakbyśmy je sprzedali, to praktycznie cena wychodzi ta sama, czyli zarobek w zasadzie żaden. Natomiast no jest taka opcja, warto o tym wiedzieć, ponieważ może ktoś będzie chciał wychodzić właśnie do tokena SFL i go sprzedawać, a sam token SFL od razu zerkniemy, rzucimy okiem, jak wygląda jego cena. Takie ciasto na przykład za 8 dolarów pumpkin możemy sprzedać, no to słuchajcie, SFL stoi w tej chwili po 13 centów. No i teraz sprawdźmy, jeżeli ja bym sprzedał wszystkie ciasta, czyli 8 i 8 to jest 16 i 9 to jest 25 i 14 to mamy 39. Czyli słuchajcie, 39 tokena SFL, no to ja zarobiłem na tych wszystkich ciastach 5 dolarów. Szału powiem wam nie ma, no ale zawsze to jakiś grosz jest. Dobra, przechodzimy sobie teraz do balona. W samym balonie, słuchajcie, mamy możliwość już handlowania. Jak widzicie, ja tutaj sobie wystawiłem jedną ofertę, jakby ktoś potrzebował par snipy, to śmiało możecie kupić. A wejdziemy sobie teraz do... z jak jest w robocie, nie ma dostępu do farmy. Spoko, ale tu Bartek podesłał swoją.
Zobaczymy, co tam Bartek ma. Piszemy sobie jego 1, 2, 8, 1, 3, 7. Cholera, źle. 1, 2, 8, 7. 8, 1. 8, 1, 3, 7. Bartek, ty tutaj nic nie masz. 1, 2, 8, 1, 3, 7. Albo cię okradli, albo sprzedałeś już wszystko, Bartek. A, nic nie wystawiłem, a to spoko. No, szkoda, jak ktoś z was jest na czacie, kto ma farmę i wystawione coś na sprzedaż, to podajcie ID, zobaczymy, pokażemy, jak to wygląda, bo słuchajcie, chyba, że szybko wejdę na czat. Na czat, słuchajcie, wszedłbym samego Sunflower, tam się cała, że tak powiem, społeczność na odpowiednim kanale targuje i można tam negocjować sobie ceny i jeżeli ktoś jest zainteresowany kupieniem, na przykład, o, tutaj gościu pokazuje 100 jajek za 25 tokenów SFL, ale nie widzę, słuchajcie, numeru żadnej farmy. Jak ktoś ma wystawione, zobaczcie, tutaj na czacie Market Guide, Selling Ranch, może to, tak, o. No i na przykład, zobaczcie, wejdziemy sobie na kartę, na sam dół, coś aktualnego. 8570, ID 8570. 8570. Wizytujemy. No cholera, też lipa. Dlaczego? 8570, chyba że już mu zeszło. A nie, źle, to był ID handlu, sorry. 566. Albo 46652. 46652. 46652. O, jak widzicie, gościu chce sprzedać dwie sztuki złota za 17 SFL-ów. Oczywiście na nasze konto trafi 16, ponieważ opłaty trzeba ponieść. Morfi wystawił za 8533. 8533 to twoja farma? Możliwe, nie. No, także tak to wygląda, można sobie wystawiać, oczywiście mamy tylko 3 sloty, także nie jest to pełnoprawny market, ale jest to opcja, która pozwala nam gdzieś tam już realizować te nasze zyski, także jak ktoś by chciał, to śmiało może. Dobra, tyle jeżeli chodzi o Sunflower, cały czas czekamy na rozwój, słuchajcie, samej gry i wprowadzenie Expansion Land, czyli opcji, która spowoduje to, że możemy naszą farmę rozbudowywać ją o kolejne, że tak powiem, miejsca do handlu. Już tam pierwsze screeny rzucali twórcy na jakimś streamie. Wiemy jedno, trzeba się będzie mocno tutaj skupić na drewnie oraz na kamieniach. To będzie niezmiernie istotne, jeżeli chodzi o rozwój naszego landu. Dobra. Tyle jeżeli chodzi o słonecznikowo. Przechodzimy sobie, słuchajcie, dalej. Kolejną pozycją, którą chciałbym z wami szybko przelecieć, jest Moon Mining. Też tutaj się w szczegóły nie będę wchodził, natomiast powiem wam szczerze, mam pomysł pewien na rozegranie tej pozycji. Siemano Taipan, mój kolejny wspierający, cześć. Warszawa wita. Warszawa dość późno wstaje, chyba imprezka wczoraj niezła była. Godzina 11, Taipan odpala. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Fajnie, że jesteś. Słuchajcie, ja sobie robię tak. Co tydzień, bo na chwilę obecną mam tutaj seta ustawionego takiego, żeby... Zaraz wam pokażę. Przejdziemy sobie oczywiście do... Mam cały zestaw budynków i oraz mam dwie maszyny, które mi kopią helium. Każda maszyna kopie maksymalną ilość helium, czyli 32. W tej chwili uzyskuję maksymalną ilość helium na dobę, ponieważ odbieram to z reguły 2-3 razy w ciągu doby. Cykl jest, przypominam, co 6 godzin. Jak widzicie, uciłałem już 2000 samego tokena helium, który jest tutaj niezbędny. Ja jednak lubię to robić na tej wersji uproszczonej. W telefonie bardzo szybko to przechodzi. Odbierzemy sobie szybko tokeny, załadujemy nasze maszyny. Zobaczcie, cykl 6-godzinny, także... I teraz tak, słuchajcie, jak widzicie tutaj na górze, na pasku, ja mam, skupiłem się głównie na
Powinno mi się tutaj coś wam pokażę. Ponieważ jest specjalny oczywiście kalkulator, który pozwala nam sobie przeliczyć różnego rodzaju kombinacje, jeżeli chodzi o sam wybór budynków oraz maszyn. Za pomocą tych kombinacji pozyskujemy jeden, znaczy pozyskujemy pięć rodzajów surowców. Ja wam chcę pokazać coś, co sobie ostatnio ustawiłem. Siemano, Piotr Papież. Fajnie, że znalazłeś czas. Kawka czy browar? Od razu pisz, czy jesteś przy kawce czy przy browarze, bo tutaj większość raczej kawkowa. Ja się kawkuję. Ktoś tam żłopał browarka na kaca. Pokażę, czekajcie, tylko cholera, mam masę tych folderów i nie mogę tego znaleźć. A zrobiłem specjalnie, słuchajcie, screena, ponieważ... Cholera, gdzie on jest? Tutaj Zjak pisze, że jego taktyka jest taka, że spuszcza co 24 godziny 240 helium na deksa. A, no bo ty generalnie handlujesz regularnie i zbierasz. Wychodzisz do Waxa, tak? Ja natomiast robię trochę inaczej, ponieważ ja akumuluję cały czas helium. Nie wychodzę w ogóle do Waxa, nie spieniężam się. Jest Moon Mining, słuchajcie. Mam skreny i pokażę wam zaraz. A, chyba nie będzie tutaj tego. Nie mogę znaleźć. No szkoda, gdzieś to wrzuciłem, już nie pamiętam, może w obrazach. Ponieważ za pomocą, słuchajcie, tego kalkulatora ja się starałem... Starałem się opracować sobie kilka takich ustawień. Ja to chcę rozegrać tak. Przez tydzień czasu ustawiam wszystko w taki sposób, aby mi zbierało jeden surowiec. Teraz jestem na helium. Potem przestawiam to w taki sposób, że wszystkie budynki i maszyny będą mi pozyskiwać tylko i wyłącznie sam wodór. Chcę go przez tydzień czasu akumulować wodór. Skończę akumulować wodór. Znowu reorganizacja. Oczywiście wszystko to robimy w specjalnym kalkulatorze. Już wam pokazuję, jak ten kalkulator wygląda. Ci z was, którzy siedzą w pozycji, powinni wiedzieć. Ten kalkulator jest fenomenalną rzeczą, ponieważ on nam za pomocą, oczywiście łączymy się wszystko z naszym portfelem na Waxie, nic nie musimy ręcznie wpisywać. Jak go połączymy, od razu nas czytuje wszystkie nasze karty. I słuchajcie, tutaj można, mamy od razu wszystkie rzadkości naszych kart, mamy statystyki tych kart i możemy sobie ustawiać. I tak jak powiedziałem, ja chcę teraz się skupić na samym wydobywaniu, słuchajcie, wodoru. W następnym tygodniu robię tak, że znowu przebudowuję całą strukturę maszyn oraz budynków i skupiam się na prądzie. Megawattogodziny będę produkował. Następnie kolejny tydzień woda i kolejny tydzień samo O2. I tak naprawdę raz, dwa, trzy, po czterech tygodniach, czyli po miesiącu czasu z powrotem wchodzę na produkcję helium i zobaczymy, jak to wygląda. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy w pierwszej fazie. Teraz głównym zadaniem naszym jest tak naprawdę pozyskiwanie tylko samych surowców. Nic w zasadzie z nim nie możemy zrobić, poza tym, że sprzedamy. Tak jak na przykład robi to z Jakub. Natomiast w kolejnych etapach trzeba będzie mieć jak najwięcej, trzeba będzie mieć również inne surowce. I zobaczcie, jak jeżeli ja sobie tak to, że skupię się głównie na wodorze, nie da się zrobić tak, że tylko na wodorze. Trzeba też tutaj zabezpieczać sobie inne surowce. Także słuchajcie, trzeba troszkę nad tym posiedzieć. Jak widzicie, napały, jak się zrobi, to cały czas jestem na minusie z metawattogodzinami. Trzeba to poprzestawiać. Oczywiście teraz tego nie będę robił, natomiast pokazuję wam stronę, w którą ja pójdę. Nie samym krypto żyje człowiek. Pewnie tak, pan, jak najbardziej. Ja też po tym streamie wchodzę w tryb offline, wam też to sugeruję. Ale wracając do tematu. Przez 4 tygodnie będę zbierał inne surowce i zobaczymy, jak to generalnie wyjdzie w ogólnym rozrachunku.
Jak sugeruje, że to może być błąd i lepiej skupić na jednym surowcu, na przykład woda, budować port gwiezdny, będziesz na danej korporacji. Takie podejście też jest nieźle. Słuchajcie, no ja myślę, że druga faza szybko do nas nie przyjdzie. Ja chcę przez ten miesiąc w taki sposób to rozegrać, zobaczymy jak to przyjdzie, ponieważ każda ilość surowca też jest ważna. Zobaczymy, nie wiemy w którą stronę pójdzie czyjot master. Może to się wszystko tak poustawiać, że na przykład w tej chwili, nie wiem, O2 chyba nie jest jakoś tak mocno, chociaż rynek zawalony jest wodą, zdaje się, czy prądem, tak? Może się wszystko pozmieniać w taki sposób, że ten prąd nie będzie nam, będzie nam potem bardziej potrzebny. Także ja tutaj chciałbym starać się mieć tych surowców oczywiście jak najwięcej z każdego rodzaju. W razie jakichkolwiek pytań wbijajcie na RC Discorda, tam oczywiście chłopaki podpowiedzą wam, ponieważ Filip Mielczarek czy Zjaku rozgryźli temat mocniej niż ja i oni tam się mocno w te kalkulatory bawią i mogą wam podpowiedzieć. Natomiast słuchajcie, kwestie wejścia. No dosłownie parę centów wystarczy, żeby tutaj rozpocząć przygodę z tą pozycją. A jak będziecie wpadać na live'a w środę, to liczcie. Będziemy kręcić śmigłem i jest też szansa, że może jakaś poczucha się uda czy od mastera wyciągnąć na nagrody i dropy dla was. Przechodzimy sobie, słuchajcie, do następnej pozycji, którą chciałbym wam pokazać. Ten z was może mnie teraz wybrechtać, ponieważ jest to pozycja z poprzedniej hossy, z końcówki roku, natomiast pokazuję wam to, ponieważ ostatnio to odkryłem. Jest wersja, słuchajcie, 3D. Pokażę wam, jak wygląda wersja 2D, ponieważ jest ona kompletnie inaczej wygląda niż wersja 3D, którą zrobili. Jak wiecie, od samego początku gra wygląda w taki sposób, tak jak tutaj widzicie, czyli generalnie karty nasze, NFT-ki, różnego rodzaju karty. Uboga wersja, wyglądało to tak, jak wygląda. Teraz twórcy zrobili, słuchajcie, coś takiego, co bardzo mocno... Czekajcie, bo ten mój wilczur tutaj dzisiaj oszalał, nie wiem... Wracając do Farmer's World. Jak nie wiem, czy kojarzycie, Farmer's World zawsze był taką pozycją, która przez większość graczy była raczej taką zaściankową i wszyscy sugerowali, że ona jednak na rynek tradycyjny nie wejdzie. Teraz wprowadzając tą wersję, jak zobaczcie 3D, wygląda to bardzo podobnie do wielu popierdółek z Google Store czy z iOS-a. I to może spowodować, że jakaś część graczy się w tym szczególnie z tych, gdzie średnia wieku jest poniżej 15 lat, mogłoby dołączyć. Słuchajcie, tak naprawdę mechanika się nie zmieniła. Jak widzicie, mamy tutaj swojego ludka, który możemy... Klikamy sobie na przykład na moje NFT-ki, czyli na dwie wędki, on dochodzi, odbiera żarcie. Następnie, jeżeli chcemy zetrzeć, ściąć drzewa na przykład, to... Aha, coś mi tutaj blokuje. Nie wiem dlaczego. Zawsze zezwalaj. Łączy się oczywiście wszystko z waksem. I jak widzicie, możemy sobie odebrać jeden z trzech surowców, które tutaj mamy. Podobnie wygląda sprawa, jeżeli chodzi o drewno oraz kilow. Zobaczcie, tutaj mamy drewno, możemy sobie podejść. O, na drzewo klikamy, gościu podchodzi i powinien to ściąć. A czemu nie chcę tego zrobić? Nie wiem, powiem wam, że ja z tej wersji nie korzystam. Pokazuję ją wam, ponieważ ta modyfikacja, moim zdaniem, może wprowadzić i zapoczątkować w przyszłej hoście nowy napływ graczy. Czy tak będzie? To się okaże. Generalnie tutaj na tej grze w zasadzie już teraz nic nie zarobimy, bo to są naprawdę setne części, dziesiątych części centa, także taka popierdółka do klikania gdzieś tam można ze znajomymi, albo dzieciom można dać, bo to są naprawdę za 1-2 dolary, słuchajcie, można mu kupić dzieciakom zestaw podstawowy, czyli siekierkę i nie wiem, wędkę i po prostu takie elementy edukacyjne, czyli co trzeba poświęcić, żeby
wydobyć dany surowiec, trzeba naprawić siekierki i tak dalej. Także tu zdobywamy złoto, żarcie, drewno i to wszystko jakoś można oczywiście potem wyjść sobie do danego surowca, przynieść to na portfel. Słuchajcie, no dziecko będzie sobie klikało, a po miesiącu, nie wiem, no może 1-2 dolary z tego wyciągnąć, bo przypominam, można tym handlować na giełdzie Alcor. Także jest tutaj jakiś taki element, słuchajcie, edukacyjny, może warto się na tym skupić. Tym bardziej, że to można opierdzielać na telefonie i jest to taka cukierkowata pozycja, która dzieciakom może przypaść do gustu. Dobra, słuchajcie. Kolejną pozycją, którą przez chwilę się skupimy, jest pozycja, którą część z Was na pewno kojarzy. Nie każdy z Was lubi karcianki. Część z Was przez karcianki została odrzucona ze względu na nie stopień skomplikowania, ale na pewne negatywne rozwiązania, które zostały wprowadzone. Powiem Wam szczerze, Splinterlands tutaj zęby zjedli na tej pozycji Max Maca oraz Lak, którzy są na naszym Discordzie na RC Games. I powiem Wam szczerze, naprawdę sporo się zmieniło w Splinterlands. Najważniejszą zmianą jest to, że podzielono graczy, ponieważ głównym zarzutem było to, że ci, którzy wchodzili w grę 2, 3, 4 lata temu, czyli kupowali karty z pierwszych pakietów startowych, są takimi kozakami, że bardzo ciężko ich pokonać i ich rozbić. To był główny zarzut. Społeczność bardzo mocno domagała się, słuchajcie, tego, aby dodano możliwość rozdzielenia tych graczy. I słuchajcie, tak też zrobiono. Wprowadzono dwa, tak jakby, tryby gry. Dwie ligi. Poczekajcie, bo szukam jednej graczy. Dwie ligi. Ja w zasadzie rzadko teraz w tą grę ze względu na brak czasu gram, ale czasami lubię do niej powrócić i ja tutaj ze względu na tą zmianę, która nastąpiła, również trochę więcej czasu jej poświęcę, ponieważ rozdzielono graczy na tych, którzy mają karty stare, ze starych edycji, oraz te karty graczy, którzy mają kartę z nowych edycji. Dlatego też ktoś, kto odrzucił tą pozycję ze względu na to, że nie miał szans z innymi graczami, może warto spróbować, ponieważ się okazuje, że teraz to wszystko wygląda całkiem inaczej. Za chwilę Wam pokażę dla tych, którzy nie wiedzą, jak rozgrywka wygląda, na czym to mniej więcej polega. A w międzyczasie może zrobimy tak, bo ja generalnie na samym początku zawsze grałem, wiecie co, magią. Magią grałem z tego powodu, że było bardzo, może nie łatwiej, znaczy łatwiej, zdecydowanie łatwiej. Teraz to się troszkę pozmieniało, trzeba byłoby zobaczyć. O, 22, dobra. Ci z Was, którzy pierwszy raz widzą tę pozycję, karcianka, którą można porównywać, no nie wiem, Hearthstone, gwinty i tak dalej. To jest coś, co mniej więcej, no jak to karcianka. Dzisiaj jeszcze powiemy sobie o jednej karciance z innego uniwersum. Ale jeżeli bylibyście zainteresowani tą pozycją, słuchajcie, no to zachęcam do wskoczenia na mój kanał, tam też są materiały o niej. A jak przebrniecie przez tę pozycję i Was to zainteresuje, no to sugeruję ekspertów zapytać na RC. Oni tam podpowiedzą, jak rozłożyć pierwsze karty postawiać i tak dalej. Jak widzicie, poszło mi to dość łatwo. Na razie jestem w tej lidze Wild, na tym serwerze, tak jakby Wild, bo jest jeszcze, zaraz zobaczymy, jest Wild i Modern, tak? Czyli Modern to jest ta dla nowych graczy, tak? Czyli ci wszyscy, którzy gdzieś mają te nowe karty. A spróbujemy zagrać sobie tą rozgrywką. Jak widzicie, mam tutaj zdecydowanie mniej kart. I powiem Wam szczerze, nie wiem, czy mi się tutaj uda cokolwiek rozegrać, ale spróbujemy. Zagramy sobie żywiołem ziemi. Rzucimy Mustanga. I coś za dwa. Może zrobimy to w taki sposób, że... O! A nie. Za dużo. A, czyli ja muszę jedynkę wrzucić, słuchajcie. No to tak to zrobimy. Powiem Wam, że wersja jest również na komórkę, także można popykać sobie w międzyczasie w drodze do roboty. I powiem Wam szczerze, z tego, co mi chłopaki mówili,
czyste konto, zerowe, bez w zasadzie jakiejkolwiek inwestycji, na darmowych kartach, lak, tak poprzerzucał wszystko, że udało mu się wygenerować w ciągu miesiąca chyba $100. Także, no oczywiście on się tam musiał wykazywać nie lada, gimnastykować, ale jest to możliwe i powiem wam szczerze, $100 w dzisiejszych czasach, patrzę, miesiąc czasu, ale i tak zacnie. Tak mniej więcej rozgrywka wygląda. Oczywiście tutaj mamy możliwość awansowania na poszczególnych lig. Im wyższa liga, tym lepsze nagrody. Wypadają sam system nagród został zmieniony, mamy specjalne skrzynki. Ilość botów się zmniejszyła, także powiem wam szczerze, wygląda to naprawdę całkiem zacnie. Karcianka taka, którą można sobie popykać w międzyczasie, bo na telefonie również. I jakichś tam mega dużych inwestycji też nie wymaga. Mega dużego zarobku też nie ma. Nie liczyłbym też, że ktoś, kto w ogóle nie ma w tym doświadczenia, wyciągnie tyle co lak. Ale nawet jeżeli, nie wiem, godzinkę dziennie czy pół godzinki dziennie pogra i wyciągnie tam kilkanaście dolarów na miesiąc, myślę, wydaje, że warto. Dobra, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o Splinterlands. Tutaj też na tym jakoś dużo czasu nie będę tracił. Chciałbym wam pokazać kolejny punkt dzisiejszego streama, a mianowicie Pirates of Arland. Ci z was, którzy śledzą projekt, to na pewno wiedzą, a ci, co nie wiedzą, czym jest Pirates of Arland, jest to MMORPG, które będzie umieszczone w uniwersum, jak sama nazwa wskazuje, piratów. Natomiast, słuchajcie, jest to projekt dość mocno rozbudowany. Powiem wam szczerze, roadmap i stronę, w którą idą piraci, mocno ewoluuje i moim zdaniem ewoluuje w dobrą stronę. Nie chcę zbyt dużo szczegółów zdradzać, natomiast miałem okazję się zapoznać z nowym roadmapem, z nowym white paperem w zasadzie, który jest opasłym tomiszczem i powiem wam szczerze, cholernie się to wszystko fajnie spina. A wspominam o tym, ponieważ ci wszyscy, którzy byli i są w posiadaniu piratów, ja swoich zakupiłem w zeszłym roku, jeszcze jak ptaszki nie śpiewały o piratach, gdzieś tam dostrzegłem potencjał w tym projekcie, zakupiłem swoich pierwszych piratów, zresztą widzicie pirat numer 163, 164 i 165. I ściułałem sobie token room. Token room zbieramy pasywnie, on jest jeszcze nigdzie, nie jest jeszcze nigdzie listowany, natomiast można było go zbierać. I dzięki temu, że mamy token room, mamy możliwość zakupienia specjalnych skrzynek, słuchajcie. Skrzynki, które pozwalają nam pozbierać różnego rodzaju przedmioty, które właśnie w grze będziemy wykorzystywać. Na chwilę obecną to, co nas czeka w najbliższym czasie, szczegółów też nie będę zdradzał, bo to nie moje, że tak powiem, zadanie. Natomiast mogę powiedzieć to, co wiemy od twórców. Pierwszy typ rozgrywki, który zostanie udostępniony graczom, będzie MOBA, czyli Multiplayer Online Battle Arena, czyli zostaniemy wrzuceni na wyspę i będziemy się tłukli z innymi graczami, sterowanymi oczywiście przez naszych kumpli. Słuchajcie, dwóch na dwóch, czterech na czterech, w zależności od wyspy, do jakiej zostaniemy wrzuceni. Oczywiście na samym kanale YouTube Pirates of Arland, oficjalnym kanale YouTube, już jest wrzucony trailer, także macie możliwość sobie podejrzenia. Ja za chwilę go gdzieś znajdę, to wam wkleję na czat. I tam macie możliwość i okazję zobaczyć mniej więcej, jak będą wyglądały te potyczki MOBA. Ale co najważniejsze, sama gra będzie tak rozbudowana, że nie tylko PvP, nie tylko PvE, ale przede wszystkim element strategiczny i element ekonomiczny. Będziemy mogli rozbudowywać nasze wyspy i słuchajcie, do tego będą potrzebne różnego rodzaju narzędzia, a te między innymi już można kupować w specjalnych skrzynkach. I teraz, skrzynkę kupujemy za walutę ARK, czyli Arland Coin, za złote waluty. Waluty te można było zdobyć tylko i wyłącznie za aktywność i aktywność na Telegramie oraz na Twitterze. Jak ktoś brał udział w różnego rodzaju konkursach, tam można było ten token ARK zdobyć. Jeżeli ktoś z was przespał tą sprawę, a na przykład jakiś czas temu kupił tych piratów, to słuchajcie, twórcy umożliwili konwersję właśnie tokenu RUM na walutę ARK. Czyli nasz token room, każde 500 sztuk mamy możliwość zamiany na jeden token, na jeden coin ARK.
I słuchajcie, ja sobie takiej zamiany dokonałem. Połowę mojego roomu, który mi się wygenerował od października, zdaje się, zeszłego roku, zamieniłem sobie na 6 walut, bo zamieniamy w stosunku 500 sztuk tokenu room, wymieniamy na jedną walutę, ARK. I kupiłem sobie skrzynki. I już pokazuję wam moje skrzynki, słuchajcie, reprezentują się tutaj, są na Immutable oczywiście. I teraz robimy unboxing, zobaczymy co mi wypadnie. Jest naprawdę masa przedmiotów, tam chłopaki już się na Discordzie chwalili różnego rodzaju sierpami, szablami, fajkami, papugami i tak dalej. Zobaczymy co mi wypadnie. Niestety twórcy nie ustrzegli się kilku błędów podczas otwierania skrzyń. Potrafi się wskoczyć jakiś bug. Oczywiście na bieżąco wszystko to społeczność raportuje na kanale i na Discordzie, i na Telegramie. Tam Dominik, czyli osoba odpowiedzialna za kod gry, reaguje na bieżąco i te błędy stara się usuwać. Tutaj jest, jak piszesz, że ja za znalezienie buga dostałem worek z ARK. O proszę, jeśli widzicie, no to mam nadzieję, że ja też coś dostanę, jak powstanie bug i ja go zgłoszę. Fajnie, ukłon w stronę społeczności, takie rzeczy się powinno doceniać. Dobra, otwieramy, słuchajcie, pierwsza skrzynia. Jak widzicie, wszystko się łączy poprzez Immutable, to jest fajne. Change Network, dobra, bo ja cały czas zapomniałem z racji tego, że mieliśmy Sunflower odpalone, ja byłem na poligonie, natomiast my się musimy przełączyć na... Cholera. Musimy się przełączyć, słuchajcie, na Ethereum. Dobra. Ok. Jesteśmy na Ethereum. Pierwsza skrzyna idzie do otwarcia. Zobaczymy, co będzie. Numer skrzyni 487. Mam nadzieję, że buga nie będzie, błędu nie będzie i wyskoczy mi coś fajnego. No, powiem wam szczerze, jakąś czachę wudu bym przytulił. Ponieważ to są chyba przedmioty, które są najbardziej cenne. Nie ma żadnego dźwięku, dobra. A kuźwa, niepotrzebnie to rozrobiłem. Chyba nie powinienem tego klikać. Zamknąć. Confirm. Coś spierdzieliłem. Dobra. Otworzyło się, animacji nie było, ale się otworzyło. Diament mały. Mały diamencik. Commonowy, niestety, biały. Te diamenty, z tego co kojarzę i pamiętam, będą wykorzystywane do upgrade'owania naszych przedmiotów. Dobra, zobaczymy co będzie dalej. Otwieramy kolejną. Myślę, że. Podpiszę. Teraz nie zamknę, słuchajcie, tego powinno mi. Cała animacja otwarcia skrzyny powinna przebrnąć. Aha, czyli muszę dać chyba finish. Dobra, jest. Słuchajcie, jest. Czarne buty, uncommon. No dobra, nie ma tragedii. Nie ma tragedii, mam buty. Bartek pisze, że ja póki co mam dwa różne diamenty i łopatę. Aleks, też ciekawe przedmioty na wymianę. Słuchajcie, zaraz pokażę, w którym miejscu jest market i już można się wymieniać i handlować. Z racji tego, że nie wiem, czy można się wymieniać, wiecie, tak bezkosztowo, przerzucić z jednego użytkownika na drugie. Musiałbym dopytać chłopaków. Na pewno jest możliwość handlowania na markecie. Już tam ludzie wystawiają różnego rodzaju przedmioty za, powiem wam, grubą kasę. Tam w USDC wszystko idzie po kilkadziesiąt dolarów, nie wiem, za szablę. Oczywiście w tej chwili to jeszcze nie ma żadnego odnośnika do rzeczywistości. Dobra, mam kolejny gem. Cholera jasna, same gemy. A ja powiem wam szczerze, bardziej w ekonomikę chciałem pójść, czyli jakaś tam łopata, jakiś tam siekiera do ścinania drzew. Ja raczej właśnie chciałbym w produkcję desek pójść, coś w tę stronę, wiecie? Gdzieś tam nutka ekonomisty mi się tutaj włącza. Zobaczymy, dobra. Na razie jest lipa, powiem wam szczerze. Same gemy, będę wymieniał gemy za siekiery. Trochę mi szkoda, kurna, tego roomu, bo
Tak naprawdę nie wiemy, jak on będzie potrzebny. Znaczy wiemy, że będzie w zasadzie wykorzystywany wszędzie, ale nie wiemy w jakich ilościach. I mi tak naprawdę zostało, ja od października, listopada, jest butelczyna, dobra, ale znowu komonowa. Butelczyna, z tego co pamiętam, będzie można wypełnić chyba jakimś płynem i ona będzie wykorzystywana do czegoś, no ale to jest przedmiot common, także szału nie ma. Dupy nie urwało, słuchajcie, powiem wam szczerze, moje losowanie. Dobra, trochę mi szkoda tego rumu, ponieważ nie wiemy, jakich ilości one będzie potrzebne. Na przykład się okaże, że 3000 rumu to jest tyle kasy, znaczy tyle rumu, że ja będę mógł funkcjonować, handlować, stawiać różnego rodzaju rzeczy przez pół roku, no to jest dużo. A jeżeli się okaże, że tak naprawdę do pierwszych kilku operacji będę potrzebował 10 tysięcy, to trochę mi go szkoda. Wiecie co, spróbuję, dobra, o piątą skrzynkę, zrobimy sobie swapa w takim razie, 1000 rumu zamienimy sobie na 2 tokeny, bo ja potrzebuję 2 tokenów, żeby kupić, tak jak pisze tutaj Zjak, na pewno będzie trzeba mieć na listingu. Dobra, kupię te dwa coiny, Arcoin, kupię sobie tutaj jeszcze jedną skrzynę na wizję, żeby poszło, zobaczymy, może coś ciekawego się uda trafić. Piąta skrzynka, więcej mi już nie stać. Zostawiam sobie 2300 sztuk tokenu rumu. Jak widzicie, moi piraci generują mi codziennie 32 sztuki. Otwieramy, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Dobra. Podpisujemy i patrzymy. Żeby hajs zawinąć i odkupić na dołku. No tak, z jak flipy tutaj stara się robić i w sumie pewnie o to chodzi, żeby zarobić, ale też jestem zdania, że warto. Kuźwa, mam cygaretę. Szkoda, że nie fajkę, wolałbym faję, ale okej. Cygaro też jest niezły, komonowy. Nie pamiętam do czego to cygaro służy. Powiem wam szczerze, no dobra, nie będziemy tutaj zdradzać do czego konkretnie. Chociaż musiałbym tutaj wejść w pewne rzeczy, żeby to pootwierać, szkoda mi czasu. Dobra, jak widzicie, tak wychodzi mi tutaj z itemkami. Także tak się to przedstawia. To jest chyba tylko błąd w doczytywaniu, natomiast na pewno mam ten. Czyli tak, buciory mi się udało znaleźć, kiepa, butelkę i dwa diamenty. Czyli w sumie diamencik w kiermane, kierpce zakładamy, lecimy z butelczyną i z kiepem w gębie do lokalu i siedzimy i szukamy piratek. Dobra, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o przedmioty i unboxing. Jeszcze sobie przejdziemy tylko na Immutable Market i słuchajcie, zobaczymy, jak teraz wyglądają sprawy, jeżeli chodzi o handel. Ponieważ sporo ludzi, dobra, skrzynie. Można, słuchajcie, handlować samymi skrzyniami, jak również samymi przedmiotami. Najpierw zobaczymy skrzynię. Jak widzicie, jest kilka skrzyń. Ludzie wystawiają floor price, czyli cena najniższa, $83. Jeżeli ktoś z was nie ma ani tokenu RUM, ani coina ARK, może sobie zakupić skrzynię za $83. Nie wiem, kto to tutaj wystawił. Jakiś, przyznać się, z jak to ty tutaj chciałeś flipa zrobić i wystawiłeś skrzynię za 83 baksy, czy nie? To jest wszystko oczywiście w Ethereum, jakbyśmy ustawili USDC. Dobra, nie ma USDC. Przejdziemy sobie, słuchajcie, do skrzyń. USDC powinno być, z tego co pamiętam. Okej, okay. Dobra. Jak widzicie, mamy trzy przedmioty teraz są wystawione. Butelczyna za $10. Frak, nie frak, tylko t-shirt biały, zwykły, za $2 niecałe. No i kastecik za $10. Kastecik, przedmiot, zaraz sobie sprawdzimy. Jaki to jest przedmiot? Komonowy też, słuchajcie. No to $10. No, wszystko na chwilę obecną to jest tak naprawdę, słuchajcie, wróżenie z fusów, jeżeli chodzi o,
o te przedmioty. Nie wiem, jaką będzie miało to użyteczność i odzwierciedlenie w samej grze. No, można kupić, jeżeli kogoś stać, jeżeli nie, no ja bym się wstrzymał, ja się wstrzymał i nic nie kupuję, czekam. Czekam, zobaczymy. Tak naprawdę musimy zobaczyć rozgrywkę, jak to wszystko wygląda. Dobra, tyle jeżeli chodzi o piratów. Przechodzimy do kolejnej pozycji, do, słuchajcie, kolejnej karcianki, którą chciałem wam dzisiaj pokazać, do Berserk. Karcianka, która jest z ekosystemu, słuchajcie, Vulkan Forge. Vulkanverse w zasadzie, z ekosystemu Vulkanverse. Czy to mi odpali, z buciorka pójdzie, czy nie pójdzie? Powinno się odpalić. Czemu się nie chce odpalić? Zaraz zobaczymy. A, game is already running. Dobra, słuchajcie, troszkę się to dłużej odpala. Generalnie sam klient ściągnięty na komputer powoduje, że można sobie tutaj zainstalować kilka pozycji, jak widzicie, szachy, jakiś tam runner, to jest taka, nie wiem jak ją nazwać, taka popierdółka, która pozwala nam zarabiać token lawa i kilka innych, o których nie będę teraz wspominał, ponieważ chciałem wam pokazać samą karciankę. Już się tutaj przełączę, słuchajcie, na przechwytywanie samej gry. Berserk jest, a bo widzicie, za zbyt dużo razy kliknąłem i mi dwie pozycje poszły. Dobra, powinno być widoczne. Ok. Słuchajcie, Berserk jest pozycją, która bardzo mocno i znacznie różni się od Splinterlands. Natomiast jest karcianką z ekosystemu Vulkanverse. I to powoduje, że warto się tą grą zainteresować. Dlaczego? Ponieważ zdobywanie. Cześć, Danuta. Zdobywanie tokenu lawa za samą aktywność w grach to jest coś, co odróżnia Berserk i ogólnie gry z ekosystemu Vulkanverse od innych pozycji. Tutaj zęby zjadł na tej pozycji Grizzly, którego znajdziecie na naszym Discordzie. Ja to wszystko muszę powyłączać, bo YouTube blokuje. Natomiast ja wam pokażę jedną rozgrywkę. Ona się różni przede wszystkim kilkoma kwestiami. Sam motyw zarabiania tokenu nie jest czymś nadzwyczajnym. Natomiast słuchajcie... O, jest Norbert wpadł. Siemano, dwa ankomony na 5 skrzynek to dobry deal. No tak. Norbert, jak jesteś, to napisz tylko proszę, powiedz, czy można się wymieniać przedmiotami pomiędzy graczami już, czy jeszcze nie. Oczywiście tutaj Norberta pytam, bo jest to członek zespołu Pirates of Arland. Jeżeli na przykład ja mam dwa diamenty, czy ja mógłbym to wymienić z kimś, nie korzystając z marketu, o to mi chodzi. Bo to jest taka dość cenna informacja, bym sobie rzucił. A w międzyczasie zakończymy, słuchajcie, ankietę, bo z tego co widzę, to tutaj jest już, chyba wszyscy wzięli udział, 27 głosów. Oczywiście przypominam, że pytałem o to, czy jest konieczność odpalenia i potrzeba odpalenia Raven Down na gildii Oasis, oddzielnego pokoju. 26% jest na tak, 22% na nie i 52% nie ma zdania. Przypuszczam, że te 52% uczestniczących w ankiecie po prostu nie kojarzy projektu albo po prostu ma to w głębokim poważaniu. Dobra, o super, Norbert pisze, że można transferować itemy za darmo między graczami, także to jest, słuchajcie, fajna opcja. W społeczności możecie się wymieniać, słuchajcie, jeżeli chcecie, no to nie wiem, jakiś gemik za fajeczkę albo buciora za koszuleczkę, także jak ktoś ma kilka takich samych, to się można powymieniać. Kamil Szudyciński sugeruje, bo to nie jest pytanie, że room będzie kiedyś po 1 dolarze. Wszystkim tego życzę z całego serca, sobie i wam, żeby był po 1 dolarze, ale to wiecie, że czynników, które mają na to wpływ, jest cała masa i ciężko to przewidzieć. Dobra, słuchajcie, żeby tak też nie mi trężyć, pokażę wam, ja już mam tutaj przygotowane sam deck.
Także pokażę wam, na czym polega sama gra i ocenicie. To, co się różni, to co różni Berserka od na przykład Splinterlands, jest przede wszystkim tutaj dodany bardzo fajnie rozbudowany motyw strategiczny. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. I co najważniejsze, musicie wiedzieć. Można grać za darmo. I jest w tej chwili, trwa event. Event polegający na tym, że ścieramy się właśnie karcianką z różnymi graczami. Jak widzicie, szuka mi oponentów. W tej chwili jest tylko 3 online, także może ciężko znaleźć. Ale jest specjalna leaderbox, na którym znajdziemy wszyscy, tak naprawdę wszystkich graczy, którzy biorą udział w tym evencie. I słuchajcie, ten event trwa kilka tygodni ładnych i dzięki temu na samym końcu eventu będzie możliwość odebrania różnego rodzaju nagród i to nie byle jakich. I słuchajcie, 100 pierwszych miejsc jest aż punktowanych. 100 pierwszych miejsc i powiem wam szczerze, od nas ze społeczności, jedna z Monik, nie wiem, Monika, czy jesteś, jeżeli nie, to szkoda, złapać cię można na naszej grupie poświęconej projektom Play to Earn, grupie na Telegramie, do której was wszystkich serdecznie zapraszam, jeżeli was tam nie ma, już wam wrzucam link. I tutaj Monika ostatnio wspominała, że słuchajcie, jest na 60 którymś miejscu, kartami całkowicie darmowymi, nie znam szczegółów, nie wiem, ile Monika poświęca czasu na samą grę, natomiast na 66 miejscu, czyli jest na punktowanym i nagradzanym miejscu i całkowicie za darmo. Co dostanie, jeszcze nie wiem, bo nie wiem, jakie są nagrody za poszczególne miejsca, ale może warto, jeżeli lubicie karcianki, może warto popykać właśnie, spróbować, tym bardziej, że wersja jest darmowa, ściągacie klienta gry na kompa i niestety chyba wam cholera jasna nie pokaże, jak ta gra, sama rozgrywka wygląda. Jeszcze spróbuję anulować i jeszcze raz zagrać, czy mi znajdzie oponenta, ponieważ naprawdę trzeba myśleć i tutaj nie tylko kwestie samej kart, które gdzieś tam będziemy mieli i które oczywiście możemy kupić na specjalnym markecie w grze. Ja go wam zaraz pokażę. Ceny oczywiście nie są jakieś wygórowane, bo słuchajcie, sama zdaje się karta, kilka sztuk kart można już kupić za dosłownie parę centów, paręnaście centów. Wystarczy mieć dolara i można się już zacząć bawić. Muszę się zalogować, ponieważ się okazuje, że tutaj wszystko jest zabezpieczone, słuchajcie, kodem 2VA. A chcę wam pokazać. Chyba nie znajdzie mi jednak oponenta. Szkoda, bo chciałem wam pokazać, jak wygląda sama rozgrywka. Naprawdę jest zacna. Market wam pokażę szybko w międzyczasie. Wszystko w samym uniwersum, jeżeli chodzi o Vulkan wers, jest, słuchajcie, jak widzicie, wszystko jest listowane do tokena PYR. I zobaczcie, na samym markecie, to jest oczywiście na dashboard, gdzie każdy może sobie założyć konto za darmo. Na samym markecie weźmiemy sobie Berserk, damy apply, wyskoczą nam tylko karty i damy sobie, grupujemy. Low to high. No to powiem wam szczerze, trochę kogoś pogięło, ponieważ to jest startowa cena. Jak widzicie, kart nie jest... Coś mi się tutaj nie zgadza. 129 pozycji. Widzicie, sam ekosystem Vulkanverse składa się naprawdę z kilku gier i coraz więcej będzie ich dołączało. No jak widzicie tutaj... A, to są aukcje, dajmy All Trades. Nie ma. Dziwne. Także ceny nie są tanie wcale, jednak jeżeli chodzi o karty. 6 tokena PYR. PYR stoi po około 4 dolary, także 24 sztuki za 24 dolary za karty. Ja bym nie kupował, powiem wam szczerze, ponieważ raczej wychodzę z założenia, że tutaj warto skupić się na tych darmowych wersjach. Nie pokażę wam niestety... Nie pokażę wam niestety
jak gram. Szkoda, albo karcianka zacna. Chyba. O, je, weszło, słuchajcie, weszło, jest super. O, dobra. Mamy słuchajcie, oponenta. Generalnie tury, każda tura trwa 60 sekund. Każdy z nas co turę może wyłożyć kartę odpowiedniej ilości, o odpowiedniej wadze, tak to będę nazywał. Jak widzicie, mamy pierwszą turę, mamy dopiero pierwszy kryształ, także możemy tutaj rzucić karty tylko, które posiadają ten jeden kryształ, także nie mamy możliwości wyłożenia od razu całego deku. Zobaczymy, jak to, nie czytam czatu. A, siemano deko, dopiero teraz. Dobra. I każdy z nas ma tutaj bohatera swojego. Zarówno znaczy awatary możemy zmienić, natomiast słuchajcie, tutaj charakterystyczną rzeczą jest to, że chodzi. Ty, Edeko! Nie czytam, faktycznie. Edeko się podłączył. Fajnie, że wpiąłeś grę, dzięki temu udało nam się znaleźć. Dobra, to teraz masz zagrać tak, żebyś przegrał. Wykładamy karty. Druga karta wjeżdża. Ja odpalam najpierw. Odpalę sobie kartę, która ma o poziomie o wadze 2. Jak widzicie, każda karta charakteryzuje się różnymi rzeczami. Co najważniejsze, wyrzucona karta, większość wyrzuconych kart nie można użyć w danej turze, tylko można użyć w następnej. Naszym zadaniem jest pokonanie przeciwnika, to znaczy pokonanie jego Hirosa. Możemy niszczyć kartę przeciwnika. Jak widzicie, każda karta charakteryzuje się po lewej siłą ataku, po prawej ilościami punktu życia. I teraz to sobie muzyczkę wyłączymy. Naszym zadaniem jest zbicie punktów życia Hirosa przeciwnika do zera. Jeżeli zbijemy, to wygrywamy. Zrzuć kilka kart, Edeko, tak żebyśmy tylko mogli pokazać, jak wygląda potyczka i tak dalej. Nie będziemy tutaj całej rozgrywki przeprowadzać. Każdy z was, kto jest gdzieś tam zainteresowany samym tym ekosystemem, to oczywiście zachęcam do rejestracji. Jak zrobicie to z mojego linku, będę bardzo wdzięczny. Już go wklejam na czat. Tam macie możliwość dojścia do wszystkich gier, słuchajcie. Sam ekosystem Vulkanverse bardzo mocno rozgryzł Gryzli. Miał dzisiaj być, ale gdzieś tam sprawy prywatne go zatrzymały. Na swoich kanałach, na grupie, na Telegramie rzuca regularnie filmy. Także będziecie mogli podejrzeć. No i teraz zobaczcie, słuchajcie, walka wygląda w taki sposób, też trzeba mocno przemyśleć, ponieważ ja mam teraz mogę wyrzucić kartę o łącznej sile 2, mam jedynkę i tylko tą mogę wyrzucić. Wyrzucę sobie tą kartę, kolejny diament mi przychodzi na kolejną turę, co turę nam się zwiększa, tak? Także będę miał już wtedy 3 kolejne i będę mógł wyrzucić więcej kart. I teraz słuchajcie, każdy atak powoduje reakcję, czyli jeżeli ja zaatakuję przeciwnika, to ja zabiorę mu tyle życia, ile mam ataków w danej karcie, ale on mi odda. I zobaczcie, on mi odda siłą 2. Ja go atakuję i on mi z automatu oddaje też 2. Także mój atak również wiąże się z poniesieniem strat i to powoduje, że bardzo często my tracimy również swoje karty. I kluczem do sukcesu jest takie rozłożenie kart, takie przeprowadzanie ataków na karty przeciwnika, jak również na bohatera przeciwnika, tak jak pisze Edeko, jak w Gods of Chain. Także naprawdę fajna opcja. Rzuć jakąś kartę Edeko, wykonaj atak i powiem wam szczerze, taka aktywność w tej grze powoduje, słuchajcie, zdobywanie tokenu lawa, który w całym ekosystemie bardzo mocno się przyda. I on się również przelicza na dolary. Także ta nasza aktywność w grach powoduje, że zbieramy sobie tutaj i zarabiamy. Jeżeli chcielibyście, aby ten temat Berserker mocniej zgłębić, dajcie znać na RCE, na Discordzie, do wiadomości na priv. Jeżeli będzie duże zainteresowanie, to możemy zrobić kilka takich sesyjek. Zaproszę tutaj Grizzly'ego, opowie nam dokładnie co i jak, z czym się je. Dobra, zrzucimy sobie trójkę. I zobaczcie, ja mam kartę o sile 2, ale żywotności 1. Zaatakuję przeciwnika kartę, która ma żywotność 1, ale atak 3, to ja zabiję jego, a on zabije mnie również. Ale mogę też zaatakować jego Hirosa. Hiros nie oddaje ciosu, także to też nie jest głupie rozwiązanie.
Także jeżeli będziecie zainteresowani tą pozycją i chcielibyście się skupić na niej dłużej, to dajcie znać, zaproszę, tak jak mówię, Grizzly'ego, porozmawiamy o tym dokładniej. No i też oczywiście zachęcam do dołączenia, do zasubskrybowania jego kanału, odwiedzenia jego kanału, on tam rozkłada na czynniki pierwsze te jego pozycje. To dobra, myślę, słuchajcie. Tyle, jeżeli chodzi o Berserk, Karcianka, jak wiele innych, aczkolwiek kilka aspektów ma innych i ciekawa. Trzeba myśleć, to jest dość ciekawe rozwiązanie. No i przede wszystkim to, że słuchajcie, nie nasza aktywność nie zostaje, że tak powiem, bez echa. To gdzieś ma odzwierciedlenie w różnego rodzaju statystykach i w samym tokenie Lava. No, a sam fakt, że jeszcze można zarobić, łapiąc się na punktowane miejsce, jakieś nagrody, to to tym bardziej fajne. Lagi pewnie duże, dlatego że ja mam tu odpalone prawie wszystko. Co ma większy potencjał? Gods Unchained czy Pyr? Nie znam dokładnie Gods Unchained. Jeżeli ta jest Pyr, jest tokenem całego ekosystemu. Ekosystem Vulcanverse składa się naprawdę z ogromnej ilości słuchajcie, rzeczy. Bo to nie jest tylko i wyłącznie jedna gra. Tu, jak widzicie, mamy kilka gier i coraz więcej gier będzie również odpalanych i implementowanych. Mało tego, słuchajcie, jak takie z takimi gigantami Vulkan Forge nawiązuje kontakty jak Sandbox, to naprawdę dobrze wróży w przyszłości. Jak się skończy, zobaczymy. Dobra, słuchajcie. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy stream, o dzisiejsze spotkanie. Przeliczyliśmy sobie przez kilka projektów. Dajcie znać w komentarzach, co was bardziej interesowało, na które projekty skupić się, zwrócić uwagę na kolejnym spotkaniu za tydzień częściej. Jeżeli chcielibyście na przykład na Berserk, to porozmawiam z Grizzly. Jeżeli na Splinterlands, to zaproszę tutaj chłopaka, który się tutaj laka, albo Max Makę. A jeżeli macie jakiś gdzieś na oku fajny, ciekawy projekt, który należałoby zbadać, to też podrzućcie w środowe spotkania o 20, również na moim kanale Spotkanie Kryptograczy, tam do tego czasu mocniej sobie te elementy przebadamy. Jeszcze raz dzięki wielkie wszystkim tym, którzy gdzieś tam zdecydowali się mnie wspierać. Jest to dla mnie niezmiernie ważne. Pamiętajcie, że nie tylko finansowe jest istotne. Również to, że podacie moje materiały na swoich social mediach, udostępnicie, ustawicie dzwoneczek, subskrypcję, skomentujecie, to też jest ważne. Dzięki jeszcze raz, Meszulator, za dzisiejszego tipa. Jak widzisz, dyszka wskoczyła, do Komodorka brakuje jeszcze 70%, także dzięki wielkie. Słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Pamiętajcie o tym, żeby weekend odpocząć. Nie samym gamingiem żyje człowiek. Warto również skupić się na rzeczach naprawdę ważnych, czyli rodzina i jakieś tam pasje poza internetowe. Dzięki jeszcze raz za to, że byliście dzisiaj ze mną. I co, widzimy się w poniedziałek w kalendarzu Kryptogracza. Przegląd najważniejszych wydarzeń. Pewnie wieczorem wrzucę. A w środę o godzinie 20 również zapraszam na live'a, który będzie przegląd ciekawych wydarzeń, informacji oraz ciekawych pozycji. Na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz dzięki za waszą obecność. I co, widzimy się następnym razem. Pozdrawiam, spokojnego wieczoru. I do usłyszenia, a z niektórymi z was do zobaczenia. Cześć!